Identyfikator podmiotu SCP-939. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-941-3-19-53-89-96-98-99 oraz 109 mają być przechowywane w celach 1163A lub 1163B. Komorach przechowawczych o wymiarach 10x10x3 metry, znajdujących się na terenie wzmocnionej przechowalni biologicznej strefy 14. Obie cele mają kontrolowane środowisko i znajdują się w stanie podciśnienia. Ściany mają być wykonane ze wzmocnionego betonu. Dostęp do cel jest możliwy tylko poprzez zewnętrzną komorę odkażającą i wewnętrzne, gazoszczelne, stalowe drzwi bezpieczeństwa. Okienka obserwacyjne mają być wykonane z laminowanego szkła balistycznego o grubości 10 cm, chronionego dodatkowo przez siatkę podłączoną do prądu o napięciu 100 kV. Wilgotność ma być utrzymywana na poziomie 100%, a temperatura ma wynosić 16 stopni Celsjusza. Wszystkie osobniki mają być pod stałą obserwacją przez kamery termowizyjne. Dostęp do SCP-939, komory przechowawczej i stanowiska obserwacyjnego wymaga autoryzacji pracownika z upoważnieniem poziomu 4. SCP-939-101 jest poćwiartowany i przechowywany w kriogenicznych zbiornikach zachowawczych od 939-101A do 939-101M, znajdujących się na terenie biologicznej strefy badawczej 12. Dostęp do SCP-939-101 wymaga autoryzacji co najmniej 2 pracowników z upoważnieniem poziomu 3, z których jeden musi być obecny podczas wszystkich testów i badań. Możliwy jest dostęp do tylko jednego zbiornika w danej chwili. Temperatura tkanek SCP-939-101 ma być monitorowana podczas przebywania obiektu poza zbiornikiem kriogenicznym. Jeżeli temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza, tkanka ma powrócić do zbiornika. Testy zaś muszą zostać wstrzymane na czas minimum 72 godzin. Nawet jeśli temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza, badania nad SCP-939-101 mogą być kontynuowane tak długo, jak tolerowane będą spazmy i błagania o wypuszczenie. Cele przechowawcze powinny być czyszczone co 2 tygodnie. W trakcie czyszczenia osobniki SCP-939 mają być w sąsiedniej celi. W tym czasie drzwi i okienka obserwacyjne mają zostać sprawdzone pod kątem uszkodzeń i naprawione, bądź, jeśli zajdzie taka potrzeba, wymienione. Głębokie uśpienie wszystkich instancji SCP-939 jest wymagane przed jakąkolwiek interakcją, wliczając w to transfer pomiędzy celami oraz eksperymenty. Szczegóły dotyczące transferu i eksperymentowania w dokumencie 939-TE4. Kombinezon hazmat kategorii C ma być noszony podczas każdej interakcji z SCP-939 oraz w miejscach, o których wiadomo, że instancje SCP-939 w nich przebywały. Następująca potem standardowa procedura odkażająca ma być obserwowana przez cały zaangażowany personel, celem upewnienia się, że nie dojdzie do kolejnych rozproszeń preparatu amnezyjnego. W świetle incydentu ABC-A14-939-3 cały personel, z wyłączeniem klasy D, mający styczność z SCP-939 przez wszelki okres, musi być wyposażony w 2 wodoodporne czujniki pracy serca. Czujniki te mają być podłączone do bezprzewodowego systemu monitoringu, niezależnego od głównego systemu zasilania w placówce, zaopatrzonego w co najmniej jedno zapasowe źródło zasilania. Jeżeli oba czujniki wyświetlają proste linie, albo w jakikolwiek sposób doznają usterki, noszącego należy uznać za zmarłego. Personel poinstruowano do ignorowania wszelkich prób nawiązania rozmowy, jednocześnie z natychmiastowym ogłoszeniem uszkodzenia przechowalni. Personel bezpieczeństwa odpowiadający na takie naruszenie również jest zobowiązany do posiadania czujników pracy serca.
Wszystkie żywe SCP-939 mają w momencie schwytania podlegać wszczepieniu podskórnych urządzeń lokalizujących. Opis. SCP-939 to stałocieplne, stadne drapieżniki wykazujące zaniki organów, charakterystyczne dla organizmów troglobiontycznych. Skóra SCP-939 jest przezroczyście czerwona oraz posiada wysoką przepuszczalność wilgoci. Jej skład chemiczny jest zaś zbliżony do hemoglobiny. SCP-939 mierzy średnio 2,2 metra wzrostu, stojąc prosto, i waży około 250 kg, chociaż waga jest bardzo zmienna. Każda z czterech łap osobnika jest zakończona trzema szponiastymi palcami oraz czwartym, przeciwstawnym. Wszystkie pokryte są drobnymi włoskami wspomagającymi wspinanie. Głowy są podłużne, pozbawione oczu, a nawet oczodołów. Osobniki nie posiadają także mózgoczaszki. Szczęki SCP-939 są wyposażone w czerwone, słabo świecące kły, podobne do tych posiadanych przez gatunek Haulioris, osiągające 6 cm długości, otoczone ciepłoczułymi porami. Oczopodobne organy, wrażliwe na światło, biegną przez całą długość ich grzbietu, pokrytego kolcami, osiągającymi nawet 16 cm długości, i prawdopodobnie są wrażliwe na zmiany w ciśnieniu i przepływie powietrza. SCP-939 nie posiadają żadnych kluczowych organów. Centralny i obwodowy układ nerwowy, system krążenia i układ pokarmowy nie istnieją. Układ oddechowy SCP-939 jest szczątkowy i nie pełni praktycznie żadnej funkcji, poza rozpylaniem AMN-C227. Szczegóły w dokumencie poniżej. SCP-939 nie odczuwa żadnej potrzeby, by jeść, ani nie trawi konsumowanych tkanek. Przyswojona materia jest zazwyczaj zbierana w układzie oddechowym SCP-939 i zwracana w momencie, kiedy jej ilość zaczyna zakłócać jego działanie. Pomimo braku wielu istotnych organów, SCP-939 są zdolne wychowywać potomstwo. Szczegóły w dodatku 10-16-1991. Główną metodą wabienia ofiary jest imitowanie ludzkiej mowy, używając do tego głosu poprzedniej ofiary. Chociaż zaobserwowano imitację wokalizacji innych gatunków oraz aktywne nocne polowania. Treści wypowiadane przez SCP-939 są często mocno nacechowane strachem i rozpaczą. To, czy SCP-939 zdaje sobie sprawę z ich znaczenia, czy tylko powtarza zasłyszane wcześniej frazy, jest obecnie przedmiotem badań. To, w jaki sposób SCP-939 pozyskuje czyjś głos, pozostaje tajemnicą. Udokumentowano przypadki, kiedy osobniki używały czyjegoś głosu, mimo iż nigdy go nie słyszały. Analiza głosu nie jest w stanie rozróżnić oryginalnego głosu od imitacji w wykonaniu SCP-939. Z tego powodu użycie systemów rozpoznających głos na terenie jakiejkolwiek placówki przechowującej SCP-939 jest kategorycznie odradzane. Ofiara jest zazwyczaj zabijana pojedynczym ugryzieniem w szyję bądź twarz o czaszkę. Siła ugryzienia została oszacowana na około 35 megapaskali. SCP-939 wydycha śladowe ilości aerozolowanego preparatu amnezyjnego klasy C, oznaczonego jako AMN-C227. AMN-C227 powoduje tymczasową amnezję następczą, zakłócając funkcjonowanie pamięci przez cały czas kontaktu, plus około 30 minut. Jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Szacowane zaś ECT-50 wynosi 15/10 mg razy minutę przez metr sześcienny. W dobrze wentylowanych pomieszczeniach i na otwartym terenie ryzyko przyjęcia dawki ECT-50 jest o wiele mniejsze, jednak nadal odnotowywane. AMN-C227 przestaje być wykrywalny w krwiobiegu w ciągu 60 minut od przyjęcia ostatniej dawki. Zgłaszane poczucie dezorientacji oraz umiarkowane halucynacje powiązane z tym preparatem są podobne do efektów działania licznych środków psychoaktywnych zażywanych niekiedy w celach rekreacyjnych. Nota 03-23-1005.
Ten raport zawiera morfologię alfa. Informacje odnośnie do morfologii beta znajdują się w raporcie z eksperymentu 914 i raporcie podsumowującym akcję mobilnej formacji operacyjnej NU-7 z dnia. Roku. Dodatek 11-14-1981. Nagranie z rozmów radiowych pomiędzy drużynami przyjmującymi podczas pierwszego kontaktu z SCP-939 jest dostępne tutaj. Dodatek 04-11-1982. W związku ze skrajną awersją do silnego światła, SCP-939 został uznany za nieskory do ucieczki. Standardowe fluorescencyjne oświetlanie korytarzy wystarcza, by powstrzymać SCP-939 przed opuszczeniem jego zaciemnionej celi. Zmieniono. Szczegóły w dodatku 09-20-1991. Dodatek 10-03-1987. Wstępne badania MNA C227 sugerują potencjalne wykorzystanie w charakterze ogólnego preparatu amnezyjnego. Metody masowej produkcji, jak również ewentualne skutki uboczne, są obecnie przedmiotem badań w Biologicznym Ośrodku Przechowawczym i Badawczym 06. Dodatek 12-03-1990. AMN C227 został dopuszczony do użytku jako preparat amnezyjny klasy C. Przewidywana roczna produkcja na terenie biologicznej strefy badawczej 12 przy użyciu tkanki SCP-939 wynosi ponad 3 litry. Dodatek 09-20-1991. Przechowanie 9 osobników SCP-939 zostało przerwane w wyniku kryzysu typu Cicha Noc na terenie Biologicznego Ośrodka Przechowawczego i Badawczego 06. Pobliskie osiedla cywilne zostały ewakuowane pod pretekstem nadchodzącego sztormu. Drużyny odzyskujące zostały rozstawione w okolicy. Dodatek 10-16-1991. W świetle tych wydarzeń wszelka interakcja ze SCP-939 od 8 września do 7 października na północnej półkuli oraz od 6 marca do 4 kwietnia na południowej półkuli jest surowo zakazana. Nie rozpoznano jeszcze żadnego męskiego osobnika SCP-939. Zawiera preparat amnezyjny klasy B. Szczegóły w reprodukcja SCP-939. Dodatek 02-20-1992. Wszelkie wykorzystanie AMN C227 jako preparatu amnezyjnego ma zostać natychmiast wstrzymane. Szczegóły w raport z incydentu AMN C227-939. I hope the rest of them are all right.